spektakl Teatru Chora uświetnił szósty dzień festiwalu Klamra. Ale to nie wszystko. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w słuchowisku teatralnym Mapa i Terytorium. Zapraszamy na relacje z dzisiejszego dnia festiwalu. Bardzo dużym wrażeniem, szczerze mówiąc. Bardzo podobała mi się cała inscenizacja i wydaje mi się, że z tych spektakli, które widziałam do tej pory, to ten właśnie zrobił na mnie największe wrażenie. Bardzo fajny, bardzo fajnie wizualnie zrobiony, fajna choreografia. Troszeczkę może bym tak jakby teatralny nad głosem jakby aktorzy popracowali, żeby było taki bardziej tego, to jest taki bardziej mocny, to pewnie fajnie by to było, ale bardzo fajny i bardzo fajny też przekaz. Podobało mi się bardzo. Jestem zmieszany, mniej więcej do 40 minuty gdzieś wydawało mi się, że wiem, o co chodzi, kiedy były te wszystkie jakieś nawiązania do nauki, do mózgu, do rozkminiania różnych teorii. Potem mi się to wszystko rozmyło i pytanie na koniec, po co, było zasadne moim zdaniem. Co to jest? Poszczególne części ciała mają swoje odpowiedniki na powierzchni mózgu. Wygląd czaszki stanowi podstawę do określenia też. W naszym studiu festiwalowym gościmy twórców Teatru Chorea, pana Tomasza Rodowicza i panią Małgorzatę Lipczyńską. Chciałabym się spytać państwa, też między innymi pana reżysera, o to, jak czujecie się tutaj na tym festiwalu? Jesteście tutaj po raz pierwszy. Czuliście tutaj, że ta odnowa, ten festiwal był otwarty dla was? Czy czuliście delikatnie troszeczkę niepewność przed pojawieniem się tutaj? Nie no, chcieliśmy w zeszłym roku już przyjechać. Przymierzaliśmy się, rozmowy były tylko z organizatorami. No i nawet może się dobrze złożyło, że przyjechaliśmy, bo wtedy myśleliśmy o innym spektaklu, a teraz przyjechaliśmy z tym najnowszym naszym spektaklem. I cieszymy się, te rozmowy trwały, widzieliśmy się tutaj. To jest jeden z takich festiwali, na które warto przyjechać, bo ze względu na te spotkania, tradycje, ale przede wszystkim ze względu na tych ludzi, którzy tutaj się pojawiają. Odnosiliście się też do tego, że powiedział pan, że wcześniej grał właśnie tę Łódź, nowoczesność. Widać też tą nowoczesność w tym, co tworzycie na scenie, też w waszym ubiorze. Macie na nim jakieś symbole, widzimy tam samochód, owoce, to w ogóle coś znaczy, czy to tylko takie abstrakcyjne, wybrane przez, nie wiem, kostiumologów? Nie, no znaczy, bo tutaj jest tak, że każdy ma symbol, który sam sobie wybrał i który jest związany albo z jego historią, albo z jakimś elementem z życia prywatnego, połączonym z historią w spektaklu. Czyli mimo tego, że dostaliście scenariusz od dramaturga, to mieliście w to wszystko też swój własny wkład, tak? Początkowo założenie było inne, natomiast dramaturg Marcin Cecko po rozmowach ze mną, gdzie ustaliliśmy jakby pewnego rodzaju tematykę, w której byśmy chcieli się poruszać, jakby analizować to, ten problem naszego najwspanialszego urządzenia, które definiuje nas jako ludzi, definiuje nas jako tych panujących nad światem, czyli mózgów. W trakcie pracy, gdy przyjechał już na pewno w jakiejś fazie prób, zaczął obserwować czy słuchać ludzi, rozmawiać z nimi, powiedział, że w zasadzie dużo bardziej go interesują ci ludzie, którzy to robią, niż jakby taki paranaukowy czy kulturowy model, problem, jakim się staje nowy fetysz w nauce mózg. I to się zaczęło przenikać. I to była bardzo ciekawa praca, trudna, dlatego że wymagała też od aktorów też jakiegoś przestawienia się i dość, no dość dużej otwartości i szczerości, która nie, czasami ich dużo bardzo kosztowała, ale w związku z tym nadawała też temu abstrakcyjnej dyskusji o mózgu i o świadomości, duszy, wszystkiego, co nas dotyczy i nas definiuje i określa, dawało bardzo taki osobisty charakter i też
stawiał jakieś pytania, w związku z tym te przenikania się. I ten scenariusz pisany do końca, właśnie do ostatniej fazy prób, był robiony na gorąco i wynikał z wielu zderzeń, sytuacji, konfliktów nawet w trakcie pracy. Ponieważ właśnie na scenie widzimy bardzo różne osobowości. Właściwie kim jesteście? Tancerzami, aktorami, muzykami? Ja bym bardzo chciała, takie mam marzenie, jeśli już musimy się posługiwać tym językiem, bo jednak musimy, żeby powstało jakieś nowe pojęcie, które łączy tancerza i aktora, bo myślę, że takiego nie ma, jest bardzo coraz bardziej potrzebne, tak, bo to się coraz bardziej przenika i łączy. I ja na przykład osobiście jakoś nie lubię się definiować jako jedno albo drugie. Nie szukałabym w tym momencie na siłę tego, czy jesteśmy tancerzami, czy aktorami, czy muzykami, to... Też. Inna sprawa. No, cała nasza idea, cała ta dziwna nazwa chorea, którą wszyscy uważają za taki neologizm, odnosi się do tej tradycji, tego myślenia o aktorze jako o twórcy, który się posługuje wszystkimi możliwymi środkami wyrazu. Z taką samą, jeśli nie perfekcją, to z taką samą umiejętnością i z taką samą intensywnością. Że w zasadzie, no dlaczego aktor ma tylko śpiewać, albo tylko mówić tekst, albo ma tylko tańczyć? No przecież wszystkie rzeczy może wykonywać jednocześnie i powinien, chcąc jakby dotrzeć do nowej, innej wrażliwości, tworzyć nowy język dla teatru. To jest w tej chwili bardzo ważne, żeby i poprzez swoje umiejętności, sposób myślenia, tworzyć jakby też nowy rodzaj komunikowania się. Intensywnego, współczesnego, szukania tego języka poprzez bardzo różne eksperymenty. Każdy nasz spektakl jest zupełnie inny, jak do tej pory. I to jest trudne i niebezpieczne, bo można w jakąś pułapkę samą wpaść, stawiając sobie coraz to nowe pytania, budując nowe treningi, czy szukając nowych rozwiązań. Natomiast jakby szukamy tego, co by było najbardziej adekwatne do współczesnego młodego człowieka na sposób skomunikowania się. Ma taką gamę i takie ogromne możliwości korzystania ze wszystkich możliwych mediów. No to niech w zetknięciu z żywym człowiekiem ma jakieś mocne doświadczenie, które będzie dla niego nowe, intrygujące, niepokojące, po którym będzie musiał sobie zadać pytanie, no dobrze, kurczę, a ja? No kim ja jestem? Albo to może warto by zacząć się nad sobą zastanawiać, a nie tylko korzystać. Takie są nasze myślenia i taki sposób działania z ludźmi. Cały czas otwierania zespołu. Bardzo po 10 latach to niebezpieczeństwo zasklepienia się i śmierci twórczej jest dla wszystkich takie samo. Jeśli się nie będziemy otwierać, odświeżać, szukać, stawiać się wobec młodych ludzi, młodszych od nas, na tej samej linii i na takim samym poziomie intensywności i otwartości, to wszystko umrze, zdechnie jak każda rutyna, która się pojawia w każdej twórczości. Tego się boimy i na razie nam się po tych 10 latach udaje jeszcze tego uniknąć. Wydaje mi się, że chyba duża rola w tym jest właśnie pana jako reżysera i też opiekuna całego stowarzyszenia, tej Chorei. Z tego powodu, patrząc dzisiaj chociażby podczas spektaklu, na pana widziałam pana nieustannie obserwującego tą całą akcję. Oczywiście oprócz tego, że stał pan przy tak zwanej części dla muzyków, trzymając flet i też manipulując też tą muzyką, ale był pan nieustannie czujny, widział pan, co się dzieje i też nieustannie było taką, widać taką opiekę i taki nadzór nad tym wszystkim. Czy taka jest główna pana rola w tym całym spektaklu? Jak pan też się czuje właściwie w tym zespole? Czy to pan właśnie jest tą osobą, która to wszystko spaja w całość? Nie wiem, no udało... Nie wiem, jakoś to się udaje. Tak, no wczoraj Gosia powiedziała, że jestem psychopatą. W nocy o pierwszej, jak kazałem rozkładać
to z miłości balet było. Balet maty. Więc różnymi metodami mi się udaje. Ale też na tej zasadzie, że bardzo zrozumiałem pewną oczywistą rzecz, że chcąc mieć młodych ludzi wokół siebie, nie można udawać młodego, tylko można chcieć się od nich uczyć i być otwartym. Inaczej mówiąc, dawać im taką przestrzeń, żeby można się było od nich uczyć, a można było z nimi współtworzyć, współdziałać, czyli zakładać zawsze, że się nie wie. Więc odwrotność prawdziwego mistrza, który wszystko wie. Ja zakładam, że ciągle jeszcze czegoś nie wiem, albo że wiem bardzo niedużo i chcę się od nich dowiedzieć. Ale jest taki moment, że muszę tym palcem pomachać i powiedzieć, nie, to jest naprawdę do dupy. Tutaj w tą stronę nie idziemy. Ale przez dawanie im jak największej, ten spektakl to podpatrzył właśnie ten dramaturg. Moja manipulacja to zdanie ci wolności. No jakoś tak. Dać im tą wolność, ale oni ją potem oddają. Potem jakby się ma ten moment, w którym to wszystko owocuje. Pójdzie w swoją stronę, pójdzie gdzieś w maliny, pójdzie w krzaki, wraca z czymś nowym, z pytaniem albo... Tutaj nie ma reguły, nie ma ideologii. Po prostu zrozumiałem, że chcąc mieć jakiś żywy proces twórczy wokół siebie, to trzeba jak najwięcej dawać przestrzeni, pozwalać na błędy, pozwalać na bzdury, pozwalać na karkołomne ryzyko. To ja myślę, że też tak się buduje autorytet, że to jest jakaś nieustanna wymiana i ta wolność, że nie ma przymusu, tylko cały czas jest wybór. I że chora jest też taką grupą, a Tomek taką osobą, wokół której, sorry, że tak trochę powiem, jakby cię nie było. Nie ma. Z którą ludzie chcą pracować i chcą przebywać i jednak osią tego wszystkiego. I jakoś po ludzku i artystycznie myślę, że to też musi współistnieć jedno z drugim, bo inaczej po prostu po pewnym czasie czegoś jest za mało. I co, więc jest nadzór, jest wolność i jest cały czas wymiana, jest poczucie tego, że chyba z obydwu stron, że jeśli coś dostaję, to potem chcę dać, jeśli daję, to wiem, że też dostanę i chyba przez to też to jest żywe. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i mam nadzieję, że to nie był pierwszy raz, że widzieliśmy tutaj na scenie Wodnowej i może za rok, może za parę lat znowu się spotkamy. Mam nadzieję, że też... Też mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę jeszcze raz. Dziękujemy.